Dyspoczywam na laurach. Działać w dalszym ciągu. Robiliśmy bardzo rądrze i myślimy o poważnych rzeczach, o rzeczach na serio, o dorobku. Ale ten list od pana prezydenta jest oczywiście dla mnie kolosalnym przeżyciem. Razem do uznania największego autorytetu politycznego kraju, a tym bardziej, że osobiście pan docenił go jako człowieka, cudziłem go jako marszałka, był bardzo zadowolony z tego, że nie mam prawa głosowania. Może to takie bardzo.